Pora sprawdzić klasówki. Tu nie ma błędów. Świetna praca. Zasługuje na szóstkę. Kto następny? O, Rety! To jakiś żart? Co za wstyd! To przyjemne! Co się stało? Dwuja? O nie! Niedobrze. Poprawię ją. Wystarczy trochę wyobraźni. Przepisałam notatki. Pora na przyjemności. Ozdobię notatki. Użyję zakreślaczy. Wow, ślicznie. Teraz inny. Tutaj pasuje żółty. Powolutku. Nie chcę zepsuć. Oj, zawiodłeś mnie. Głupi mazak. Co to ma znaczyć? Przepraszam, to było niechcące. Co się stało? To katastrofa. Ojej, fatalnie. Ale wiem, co zrobić. Poprawię ten marker. Przytnę końcówkę. To wystarczy. Wow, jaki piękny. To załatwi sprawę. Wypróbuj go. Ech, znów ten żółty. O, nie do wiary. Przetestuję go. Wow, działa jak czary. To niesamowite. Idealne linie. Ekstra! Od razu mam lepszy humor. Uważajcie, to jest lekcja monochromatyczna. Jasne? O, chyba źle słyszę. Mam w nosie zasady. Jestem taka sprytna. Nic mnie nie powstrzyma. Co jest złego w kolorach? Są śliczne. To głupia reguła. Co mi za to grozi? Chwileczkę. Czy ja wyczuwam kolor? I co? Tak jak przewidziałam. Jak śmiesz. Zaraz ją powstrzymam. Jesteś w tarapatach. Dzień dobry. Oddaj to. I do śmieci. Zaczekaj. To jeszcze nie koniec. O, to się przyda. A masz. Zejdź mi z drogi. Co pani robi? Auć, szczypie. To twoja wina. Daj ten patyczek. Pożegnaj się z kolorem. To znikło. Jak to możliwe? Jesteś następna. Nie żartuję. Pora na sprawdzian. Nauczyłyście się? Yes. Co takiego? Zupełnie zapomniałam. Och nie, to straszne. Gdzie długopis? Dlaczego mnie to spotyka? Eni, pożyczysz długopis? Co? Wybacz, mam tylko jeden. O nie, i co teraz? Obleję to. Co to za hałas? Nie mam czym pisać. Ojej, nie smuć się. Na pewno jakiś mam. Poczekaj chwilę. Mam tylko to. Proszę bardzo. To jakiś żart? Spróbuję. To będzie trudne. Nie dam rady. Co za porażka. Niech pomyślę. Muszę jej pomóc. Owinę kartę włóczką. Jeszcze parę warstw. Teraz odetnę. Zsunę włóczkę z karty. Ale tak, żeby się nie rozpadła. Przełożę końcówki przez środek i zawiążę na supeł. To ma być pompon. O tak. Poprzecinam na zgięciu i rozczeszę grzebieniem. To przyjemne. Chyba wiem, jak się ostrzygę. Odłożę to na bok. Zawinę patyczek w plastik. Zrobię rurkę. Zakleję jeden koniec. To wystarczy. Gdzie mój pomponik? Aha, tutaj. Przykleję tu Barbie. Bardzo ładnie. Dodam trochę blasku i koralików. Włożę je z drugiej strony. Jeszcze parę. Przykleję koralik do wkładu. Zakleję drugi koniec. Nie chcę, żeby to wypadło. Jeszcze jeden detal. Naklejka z logiem Barbie. Gotowe. Różowy długopis. Co to? O, to dla mnie? Ale się cieszę. Wow, dziękuję. Mogę napisać test. To takie miłe. Nie ma za co. Możemy zaczynać. Dziś mamy sprawdzian. Będzie bardzo trudny. Miejmy to za sobą. Posprawdzam pracę. To zajmie chwilę. Postawię same dwoje. Nawet nie czytam odpowiedzi. Zaraz. A to co?
Och, wypisał mi się długopis. Wkurzające. Hej! Dobrze mi idzie. Kujon ma długopis. O, znam odpowiedź. Pisze. Gdzie mój długopis? Chyba mój. Nie, to kradzież. Co takiego? Jak mam pisać? Nie wiem. To mój długopis! Złodziejka! Przestań się mazać. Dam ci ocenę. Proszę. To jakiś żart? Czego chcesz? Czego chcę? Piszcie w komentarzach. No dobrze. Co się stało? 4+? Niech będzie. A teraz wyjdź. No dobrze. Nie znoszę tej pracy. Dzieci są okropne. Gotowi na test? Zaczynamy. Nie ściągajcie. Piszemy. Muszę coś wziąć. Co? Gdzie ona jest? Co? Nie rozumiem. Red, jakie fajne. Gdzie ona jest? Ja nic nie wiem. Chyba źle widzę. Nie gadaj, pisz. Kurczę, to niesprawiedliwe. Wiedziałam, że się uda. O, świetna sprawa. Co czytasz? Nie widzisz? Spójrz, impreza. O 6:30. Która godzina? Mamy 20 minut. Ogarnijmy się. Nie traćmy czasu. Jak wyglądam? Nie, wielki pryszcz. Pozbędę się go. Wiem, co zrobić. To mi pomoże. Żegnaj, pryszczu. Po prostu to przyłożę. To załatwi sprawę. Poczekam. Och, co ja zrobię? Ha? Co to? Wow! Pogromca pryszczów. Wow! Mogę spróbować? Nie ma mowy. Nie szkodzi? Wcale nie chcę. Zaraz. Mam pomysł. Ciekawe. Zaryzykuję. Połączę pryszcze kredką. Rysuję równe linie przy linijce. Teraz pokoloruję. Świetnie! Jeszcze parę detali. Ale super! Mogę iść na imprezę. Do dzieła! Co za emocje! Trutu, z drogi. Lubię podróżować z klasą. To jedyny sposób. Hurra! Czas na lekcję. Zablokuję hulajnogę. Ostrożności nigdy za wiele. Zaraz, co to jest? Jazda, jazda. Ale czar. Co ty na to? Fajny? Poczekaj sekundę. Udało się. Stój, stój! Nie panuję nad nim. Koniec ze mną? O, mały włos. Już po wszystkim? Oszalałaś? Mogłaś mnie ranić. Jesteś irytująca. Ups, kierownica. Wezmę ją ze sobą. Sialala. Super piosenka. Ale za chwilę lekcja. Co się stało? Siema, sąsiadko. Jak się masz? Dobrze. Czemu się do mnie odzywa? Mam słuchawki. Fajne, co nie? Nie widziałaś tego. Z przewodem? Wow. Nieważne. Działają. I co? Spójrz na to. Najnowszy model. Zezdrosna? Nie, nie bardzo. No, może trochę. Hej, co jest w tym koszu? Kawałek kartonu. Coś wymyśliłam. Zrobię z nim parę rzeczy. Co ona wyprawia? Niemożliwe. Mam klawiaturę. Jeszcze tylko ekran. Może być wydruk. Mój własny laptop. Kto jest teraz zazdrosny? Co za żenada. Zapomniałaś? To istotna różnica. Aha, już wiem. Też mam jabłko. Położę na kartonie i przykleję taśmą. Nie chcę, żeby odpadło. To wystarczy. Widziałaś? Serio to zrobiłaś? To komiczne. Co z tego? Mnie się podoba.
To najważniejsze. Ledwo żyję. Muszę ochłonąć. Lokaj. Złoty wiatrak, madam. Włączę. Odrobina chłodu dla pani. Ach, jak miło. Ja też chcę. Wykorzystam karton. Od razu lepiej. Wachlujesz się? Ja nie pracuję fizycznie. A więc to tak. Ja ci pokażę. Masz rację. To przyjemne. Ukradłeś moją bryzę? To moje. Cudownie. Co? Nie rób tak. Ja chcę. Przestań to robić. W tę stronę. Nigdy. Co tam, dzieci? O, kręci mi się w głowie. Dość. To jej wina. Co? Mam jedne rozwiązanie. Nie patrzę. Już można? Co ona robi? Coś wam pokażę. Patrzcie. Nakryję wiatrak kombinezonem. Każda ma nogawkę. Nic nie kumam. Nie mam pojęcia, o co chodzi. Poczekajcie. Włączę wiatrak. Widzicie? Wow, niesamowite. Ale przyjemnie. Miejmy to z głowy. Zaplanowałam zakupy. Muszę coś przekąsić. Mam pyszne brownie. Czekoladowy przysmak. Pyszne. Pomogło mi. Wykorzystam papier. Dobra. Wyjmę kredki. Chwileczkę. Nie użyję ich. O rety. Jaka mała. To absurd. I co teraz? To twoja kredka? Co za żenada. Ja mam kredki z Paryża. Wow. Pożyczysz mi jedną? Chcesz moją kredkę? Nie ma mowy. Oh, ale podła. Tak bywa. Skończyło się. Zaraz. Mam pewien pomysł. Wezmę to. Lubię ten napój. Nic nie zostało? Co to za hałas? Co ja widzę? Biorę się do pracy. Położę tu słomkę. Włożę kredkę z jednej strony i drugą z drugiej. Idealnie. Kredka jest jak nowa. Wypróbuję ją. Działa. To jakiś żart? Wstydziłabym się tego. Którą kredką rysować? Tą. Mamy sprawdzian. Nie używajcie komórek. Chwilę. Ani kroku dalej. Obyś nie miała telefonu. Co? To na serio? Zaraz wrócę. Co to było? Dziwaczne. Nie oddam jej telefonu. Co mam zrobić? Myśl. Co to? Pudełko kredek. Już wiem. Jestem genialna. Powyjmuję kredki. Zrobię miejsce na komórkę. Wyjmę kredki ze środka. To wystarczy. Teraz wezmę nóż. Zrobię nacięcie. Musi być wielkości telefonu. To klapka. Dobrze wygląda. Włożę tu komórkę. I zamknę klapkę. Nikt się nie dowie. Dobrze, idę. To znów ja. Czy mogę wejść? Zobaczymy. Przeszukam cię. Czy to konieczne? Nic nie mam, serio. Nic. To jakiś podstęp, co? Nie odważyłabym się. Pani jest surowa. Dobrze, możesz wejść. Wiedziałam, że się uda. Następny. Świetnie. Chyba nikt nie patrzy. Wyjmę telefon. Mam wszystkie odpowiedzi. Na pewno dostanę szóstkę. Muszę zachowywać się naturalnie. A to co? Jakieś żarty? Mogę wejść? Bez telefonu. Okay. Dobrze, proszę. Nie mam czasu. Łatwo poszło. Głupia zasada. Na szczęście mam drugi. Tamten miał 3 miesiące. Pora wymienić sprzęt. Ten jest znacznie lepszy. Dobrze się stało. Pora na zakupy. Ćwiczymy. Aż do bólu. Ojejku, musimy... Stój, pora się spocić. Nie lubię. Rozwijaj mięśnie. Nie chcę. Mam pomysł. Może to cię zmotywuje. Oh,
Czekolada? To działa! Nie przestawaj! Puść! Czekaj! Smaczne! Przepraszam bardzo. Mam tego dość. Zmieńmy podejście. To da radę? A? Co ona robi? Jak myślisz? Patrz jak ślicznie. Chcę tam pojechać. Naprzód. Chcę plażową figurę. Udało się. Zaraz wrócę. Biegnę dalej. Ha, to zabawne. Gotowa do biegu? To świetna zabawa. Nie sądzę. Mam lepsze zajęcia. Selfie. Chodź, spodoba ci się. Nie będę mieć spokoju. Gdzie te handle? Fuu, ohydne. Mam z nimi ćwiczyć? O, rety. Obrzydliwe. Nie dotknę ich. Halo? Potrzebuję pomocy. Teraz czekam. Pokaż je. Okej. Znacznie lepiej. Chcę ładnie wyglądać na WF-ie. Tak, o to chodzi. To urocze. To jakiś żart? Hej, dość, bo zacznę gwizdać. Ojej, tylko nie to. Dobrze, pobiegajmy w miejscu. Już. Nie, ja nie biegam. Już wiem. Widzisz, co mam? Załóż to. Co się dzieje? Co to? Daj mi chwileczkę. I włącz. To wszystko zmienia. Jakie złote piaski. Wiedziałam, że to polubisz. Zadanie skończone. Juhu, nic mnie nie zatrzyma. Stój, nie. Auć, to jednak zły pomysł. Pójdę sobie. Dzień dobry, klaso. Wiecie, co to jest? Ach, to znowu wy, dzieciaki. To będzie lekcja czy coś takiego? To straszne! Nie mów mi, co mam robić. Ach tak! Tak! Czekałam na to cały tydzień! Chodź, zagrajmy! Dziewczyny, dosyć tego gadania. Chcecie pograć w gry, co? No raczej. Nie, macie to założyć. To prawdziwy katar? Fu, obrzydliwe. Nie tak szybko, a teraz siadać i opróżnić nosy. No dobra, to takie obrzydliwe. Mój jest chyba chory czy coś. Tak, mój na pewno ma zapalenie zatok. Ale to się lepi. O, rany, ale macie miny. Tak czy siak, ja wracam do gry. Ale będzie zabawa? Ha? Ach tak, a masz. Hej, tak to się robi. Nie, a masz. Czy one się śmieją? Ha. Chwileczkę, mam pomysł. To powinno przyciągnąć ich uwagę. Tadam! To będzie zabawa. Chcecie pograć w gry? Proszę bardzo. Okej. Super! To jest świetne. Hej, wbijam na pełnym gazie. Ha, udało się. Proszę o spokój. Dziś piszecie sprawdzian. O-o. W ogóle się nie uczyłam. Dlaczego takie smutne miny? Będzie fajnie. Wow, patrzcie. Ja chcę zagrać. Zobaczmy. O, to może Molly. Ja? Dobrze? Dasz radę. Śmiało. Dobrze. O rany. Chyba wyląduję na nie. Nie. Nie! Bardzo dobrze, Molly. Wymiotłaś, laska. Dziś nie ma testu. Postanowione. Test jest oficjalnie odwołany. Cieszycie się? Tak. Najlepszy dzień w życiu. Hurra! Ten test jest taki trudny. Serce wali mi jak szalone. Potrzebuję gumy do rzucia. Słodycze są zabronione, pamiętasz? A niech to... Nic tu nie można zjeść.
Hej, Hazel zna odpowiedzi na wszystko. Tak, zrobiła zadanie piąte. Nieźle. Patrz na swój arkusz. Nieładnie tak ściągać. Przepraszam. Zostajesz w kozie. Wiesz, dokąd iść. Nie, wszystko tylko nie to. Ha? To już poranek? Spałam jak kamień. Spóźnię się. Aby uzyskać X. Dzień dobry, hej. Zajęcia zaczęły się 20 minut temu. To poważne spóźnienie. To wręcz niedopuszczalne. Dość wymówek. A musi pan tak pluć? Ach, nie wierzę. Nie mogę do tego dopuścić. Trzeba stać się niewidzialnym. Życzcie mi szczęścia. Nie zwracajcie na mnie uwagi. Ja tylko tędy przechodzę. Niemożliwe. To Molly? Co ona robi? Cii, ani słówka. Muszę dostać się do mojej ławki. Przestańcie na mnie patrzeć. Zobaczmy. Chwileczkę. Molly? Molly? Jesteś? To dziwne. Ona nigdy nie opuszcza szkoły? Dzień dobry. Dzień dobry, tu jestem. Chciałam rozwiązać równanie. Dzień dobry. Wybieram żółwika. Fajnie. A ty? Zderzenie bioderkiem? Super. Hazel? Piąteczka. Zapraszam. A ja poproszę przytulaska. No to dawaj. Uwielbiam te moje dzieciaki. No a co czekasz? Proszę tylko nie cukierek. Proszę tylko nie cukierek. O nie. Dopiero co to kupiłam. A teraz siadaj. Do środka. Ho, ho, ho. Ty, kręć. Dobrze. Tym, ale się denerwuję. Nie podoba mi się to. Dzień dobry. Oj, będzie dobry. Zobaczmy. I... wygląda na to, że ten wachlarz należy teraz do mnie. Serio? Proszę. Dziękuję, bardzo fajny. Do środka. Ale ze mnie szczęściarz. Możesz machać tym szybciej, proszę. Och, nie chce mi się wstawać. Uwielbiam budzić się rano. Kolejny wspaniały dzień. Wow, śniadanie w łóżku. Jak miło. Resztki wczorajszej kawy. Która bluzka ma mniej dziur? Muszę mieć przy sobie wszystko, czego potrzebuję. Na przykład gotówkę. To powinno mi wystarczyć na cały dzień. 401, 2, 3, 4, 5. Powinnam się była lepiej przygotować. O! Co jest? Wpadasz na ludzi na korytarzu? O, mam wiadomość. Impreza! Kompletnie o tym zapomniałam. Super, nie mogę się doczekać. O kurde, nie mogę iść tak ubrana. Po prostu założę inny sweter. Nie, to chyba nie wystarczy. Muszę wymyślić coś innego. Przede wszystkim zajrzę do szafy. Powinien być tam jakiś fajny ciuch. Ha! Wiedziałam, że coś znajdę. Co jest grane? Zaczepiło się o coś. Mul ubraniowy! Nie dostaniesz mojej ulubionej bluzeczki. No oddawaj, ty paskudny szkodniku! Nawet nie nosisz ubrań, bo jesteś głupim robalem. Nie mogę uwierzyć, że przegrałam ze zwykłym owadem. Hej, nawet o tym nie myśl. Słyszysz mnie? Tylko spróbuj to ugryźć. Nie! Przestań! Co by tu? Kapeć. Ha, trafiłam. Chyba tylko ją rozjuszyłam. Trzymaj się ode mnie z daleka, ty zakurzony paszkwilu. Muszę coś szybciutko wymyślić. Nic mi nie przychodzi do głowy. Mam tak bez przerwy biegać w kółko. Poczekaj. Może zamiast tego chciałabyś ładnie pachnący sweterek?
zjadła. Nie? Okej, to był kiepski pomysł. Wreszcie przestała mnie gonić, całe szczęście. Ale wciąż ma moją bluzkę. I w dodatku przejęła całą szafę. Ha, a to co? Chwileczkę, już wiem. Tak jest. Papier, nożyczki i genialny pomysł. Dobra, szkoda czasu. Muszę koniecznie zdążyć na imprezę. Na początek przetnę papier. W miarę równo. Nie chcę wyglądać zbyt dziwacznie. Jeszcze tylko kilka cięci gotowe. Nożyczki mogę odłożyć. Teraz muszę jakoś zapanować nad tym chaosem. Tu poskładam, tam pozwijam. Jakoś wyjdzie. Okej, już prawie gotowe. Przymierzmy. Świetnie! Wyszło dokładnie tak, jak sobie wyobrażałam. Zamiast nadjedzonego przez mole swetra, oryginalna sukienka. Pa! Tak, wiem, że mam bilet VIP. Ale po prostu nie mam co na siebie włożyć. Moje życie to prawdziwa męczarnia. Nikt mnie nie rozumie. Zobaczmy, jakie w ogóle mam sukienki. Oliwkowa? Och, nie. Srebrna? Niemodna w tym sezonie. Ani jednej sukienki wartej założenia. Nie wspominając o dodatkach. Och, to prawdziwy koszmar. A te buty? Beznadzieja. Muszę coś zrobić. I chyba mam pomysł. Ktoś dzwoni? Słucham. Potrzebuję pilnej pomocy krawieckiej. Zupełnie nie mam co na siebie włożyć. Paryż to moja ostatnia szansa. Jestem u kresu wytrzymałości. Oczywiście, że pomogę. Dziękuję. No gdzież ona jest? Ile można lecieć z Paryża? Wreszcie dotarłaś. Najwyższy czas. Bierzmy się do pracy. Zmarnowałam już i tak zbyt dużo czasu. Potrzebuję czegoś awangardowego. I to ekspresowo. Pospiesz się z tym mierzeniem. Chcę się upewnić, że strój będzie idealnie pasował. Chyba, że wolisz niewygodną sukienkę. Skończone. Zaraz wracam. Mam nadzieję, że nie z powrotem do Paryża. Wow! Wspaniałe! Zapoczątkowałam trend sukienek w stylu sukien ślubnych. To dla ciebie. Zasłużyłaś. Dotarłam już na przyjęcie. Tylko dlaczego nikt nie zwraca na mnie uwagi? Czy ta dziewczyna nosi sukienkę z papieru? Co ona sobie wyobraża? Nie może mnie przyćmić taki śmieć. Odsuń się, musimy się temu przyjrzeć. Sama ją zrobiłam. Pora brać się do pracy. Co? To niewiarygodne. Ona ma walizkę z jednorożcem. A co jest w środku? O tak, mam tu wszystkie kolory. Zielenie jest z zazdrości. Też mam te kolory. I mogę poprawić makijaż w każdej chwili. Ale nie możesz się równać z Wolverinem. I tylko tyle? Lepiej spójrz na moją szminkę. Czym prędzej ją schowaj, bo mam tu ołówki mechaniczne. Ach, nie znoszę go. I oczywiście pędzelki. To nazywasz pędzelkami? Dokładnie. Przypatrz się dobrze. Och. Niech jej będzie. Wygrała w tej kategorii. Chwila. To jeszcze nie koniec. Mam genialny pomysł. Zaczniemy od kawałka filcowego materiału. Przyda się też linijka i kredka. Robimy przerywaną linię co kilka centymetrów. Po dwa rzędy po obu stronach. W tych miejscach robimy małe wycięcia. Teraz można wkładać kredki i pędzelki. Idealnie pasują w otwory, które wcześniej wyciąłem. I zwijamy je razem. Dobra, jak już mamy swoją rolkę, nakładamy odrobinę gorącego kleju. Mam tu też kokardkę z elastyczną gumką. I gotowe. Aha. Nie żebym się chwalił, ale... Co? Że niby skąd? Jak on śmiał? Co my tu mamy? O, jakaś rywalizacja. A zwycięża? On! O rany! Zawsze o tym marzyłem! Nie wierzę. Dobra, to chyba wszystkie moje telefony. A co to?
O nie, konfiskuję wszystkim telefony. Nie wpuści mnie z nimi do klasy. Dobra, muszę je jakoś ukryć. W kieszeniach i... wszędzie, gdzie się da. Okej, zrobione. Idę do klasy. Aha, zapomniałem. Lepiej jeden oddam, żeby uniknąć podejrzeń. Proszę, oto mój telefon. I tak go nie potrzebuję. Uff, okej. Udało się. Niczego się nie domyśliła. Mam nadzieję, że jesteście gotowi na sprawdzian. Nie macie zbyt wiele czasu, więc lepiej zabierajcie się do pracy. Pewnie. Na szczęście mam ze sobą telefon. No tak, nie naładowałem go. Może ten spod czapki się nada. Och. Co to było? Chyba mi się przesłyszało. Uff, było blisko. Teraz tylko sięgnąć po niego tak, by się nie zorientowała. O nie, ekran się stłukł. Dobra, mam jeszcze jeden w kapturze. Nareszcie, teraz to będzie prościzna. Czy ja dobrze widzę? Czy on właśnie ściąga z telefonu? Już ja mu pokażę. Czemu wyłączyli światło? O, hej, pst! Twój telefon świeci jak żarówka. O nie, chyba żartujesz? Zgadza się, dobrze widzę, co tam trzymasz, spryciarzu. Dobra, to już chyba wszystkie. Nie wierzę, że miałeś je wszystkie pochowane. O nie, i co ja teraz zrobię? O, a co ona tam ma? Jakim cudem schowała tam telefon? Ale super metoda! Hej, nieźle to wymyśliłaś! Ech, to? To nic takiego. Wystarczyło trochę taśmy. Taśma! Genialne! Nie! Lekcja się skończyła! Tylko ostrożnie. Uff, nikogo nie ma? Chyba nie. Och, Ewa jest taka śliczna! Dobra, muszę się teraz skupić. Mam nadzieję, że spodoba jej się ta babeczka. O nie, idzie tu! Muszę się szybko gdzieś schować. Dobra, stoi koło szafki. Sprawdza coś w telefonie. Nie, nie, nie! To nie może być prawda! Cześć, Ewa, przyniosłem ci coś słodkiego. To dla mnie? Wow, wyglądają smakowicie. Spróbuję tego z truskawką. Ale dobre, częstuj się. Nie, to nie fair. Skąd on się tu z tym wziął? No dobra, wkraczam do akcji. Tulipany to strzał w dziesiątkę. Cześć, Ewa. He? Co? O, cześć, mogę ci w czymś pomóc? Nie, już nieważne. Aha, okej. Te róże pachną wspaniale. Ewa nie ma na czym pisać. Teraz mam szansę zabłysnąć. Proszę, Ewa, weź mój zeszyt. Nie, weź mój. Lubisz przecież fioletowy. Ach, znów wybierze Jake'a. Spójrz, możesz wziąć wszystkie trzy. Wow, twój zeszyt jest wyjątkowy. Co? Dlaczego? Wziąłem trochę cekinów, koralików i innych drobiazgów. Im więcej kolorów, tym lepiej. Następnie zabrałem wieczko z tego opakowania. Jego brzegi pokryłem gorącym klejem, by w końcu przycisnąć do zeszytu. I gotowe! Unikatowy i błyszczący zeszyt. Nie wierzę, że sam to zrobiłeś. Mam też dla ciebie te kwiaty. Pokoloruję to serce. Och, głodna jestem. Jej, pizza! Uwielbiam pizzę. Och! O nie! Upuściłam ją na koszulkę. Jest cała zabrudzona. Czemu płaczesz? Co się stało? Poplamiłam koszulkę. Moją ulubioną. O rany! Już dobrze, nie martw się. Co by tu poradzić? O, już wiem! Kreda! Oczywiście użyję kredy. Dobrze, mam już wszystko przed sobą. Teraz kolorujemy plamy po pizzy. I już, po krzyku. Następnie wrzucamy koszulkę do pralki. Tadam! Patrz! Koszulka jest czysta! Gotowa? Proszę! Jej! Dzięki, tatku! Nie tak szybko, moja droga. Tak nie będziemy jeść. Proszę, to powinno pomóc. Pycha! Tata zawsze znajdzie jakieś wyjście. Ach, nic nie umiem. To jest zbyt trudne. Dobra, może jeśli dodam to...
Nie, nie, bez sensu. Ach, to jakiś koszmar. Okej, tylko spokojnie. Policzmy jeszcze raz. Nie, tak też nie wychodzi. Jestem beznadziejna. Ile ona potrzebuje tych kartek? Jakim cudem jemu idzie tak dobrze? Może poproszę go o pomoc? Ja? Mam pomóc tobie? Bez jaj, takiemu przegrywowi? O, nie ma szans. Pewnie mnie wyśmieje. Czy tylko mi jest tu gorąco? Czuję się, jakbym była w saunie. Hej, co tam? O, nic. On już wszystko rozwiązał. No dobra, muszę go zapytać. Pomóc ci? A, jasne, z miłą chęcią. Patrz, pokażę ci ciekawy trik. Zakreśl te cyfry razem, a następnie je pomnóż. Następnie zrób to samo z tymi liczbami i zapisz wynik. Teraz musisz tylko dodać te cyfry do siebie i wpisać je w środku. Widzisz? Oto rozwiązanie. Trzymaj. Dziękuję. Dżentelmen i do tego mądry. Teraz mogę przystąpić do testu. Tak! Uwielbiam pisanie wypracowań. Tworzenie niebanalnych tez. Wow, ale mu spieszno do tego pisania. Co za dziwak. Nie wolno zapomnieć o dobrym rozwinięciu. Och, ten pilniczek jest do niczego. Potrzebuję innego. Ten też nie. Może ten zielony. O, zapomniałbym o najważniejszym. Tak, a teraz genialne zakończenie. O nie, ołówek mi się stępił. Nie, nie, nie. Jak ja teraz dokończę? Hej, masz coś do pisania? Przykro mi, mam tylko to. W sumie może się przydać. Dawaj. Tak, działa. Mogę nim naostrzyć swój ołówek. Teraz pora ukoronować moje dzieło podsumowaniem. Hej, może chcesz napisać też za mnie? Jasne, przecież jestem ci coś dłużny. Jest! A co tam na Insta? Proszę wejść. Dzień dobry, chciał nas pan widzieć. Proszę usiąść. Jest pewien problem. Proszę spojrzeć na zeszyt Sofii. Niedopuszczalne. Ojej! No co? Nudzi mi się czasem. To karygodne. Przepraszam na chwilę. Halo? Sofia? Bardzo się na tobie zawiodłam. Za chwilkę wracam. Nareszcie poszedł. Gramy? Co? Bierz ołówek i gramy. Naprawdę? Mam. Albo i nie. Zaczekaj. Może uda się coś poradzić. Nakleję pasek taśmy na zeszyt, a obok kolejny. Teraz dwa w poprzek. Jeszcze spinacze do papieru. I te niewielkie klipsy. Ja zacznę. Teraz twoja kolej. O, fajnie! To ja kładę tutaj. Ach tak! Mądrze! Ale zacięta gra! Nie tym razem! Aha! Tak! Wygrałam! Zachowuj się normalnie! Co tu się dzieje? To znowu ona! Potrzebuję urlopu! No dalej! Co tak długo? Trzymaj się, panie jednorożcu! Whee! Udało się! Mamy ten dom! Uf. Pakujmy się! Proszę, kochanie! Ja zabiorę to! Dobrze, zacznę tutaj! Wow, ile rzeczy! Pakuj manatki, kochanie! Pora na małą drzemkę! Ty też! Zakleję tylko taśmą i jedno pudło gotowe. Gotowe, mamusiu! Mogę taśmę? Proszę. Gdzie ten koniec? Uuu, ale się klei! Jak ci idzie, Sofia? O nie! Zaplątałam się, mamusiu! Pomocy!
Nie ruszaj się. No, już. Zaraz to ściągniemy. Dzięki, mamo. No dobrze. Wróćmy do pakowania. To powinno pomóc. Dzięki temu używanie taśmy klejącej stanie się o wiele prostsze. Załóżcie opaskę zaciskową na rolkę taśmy i zepnijcie ją od góry. Odetnijcie nadmiar plastiku. Wypróbujmy. Proszę, mamuś. Zakleję karton taśmą, a opaska pomoże mi odciąć kawałek. Teraz ty, kochanie. Wow! Naprawdę mogę? Zobacz, mamo! Zrobiłam, ale fajnie! Mój kochany pomocnik. Co to za hałas? Mamy mały problem. Pomożecie? To idealny kamuflaż. Cel zlokalizowany. Dlaczego? Tak się starałam. To nie fair. Hej, czy ten kwiatek do mnie gada? Tutaj. Ja? Podejdź. Okej. Usiądź. Ta roślinka jest jakaś agresywna. W czym problem? Oblałam test. Pomogę ci. Spójrz. Wow! Szóstka? Ale nie za darmo. Jasne. Wow! Dzięki, dziwna nieznajomo. Ale jak to zrobiłaś? Nie powinnam ci tego mówić, ale... Aby zaliczyć każdy sprawdzian, potrzebujecie wielkiego ołówka. Użyjcie skalpela, by wyciąć trójkąt w gumce do mazania. A teraz wytnijcie literę A. Użyjcie czerwonej farby. I pieczątka gotowa. Jak sama widzisz, to prościzna. Wow! Zapamiętam! Dzięki! Och, to moje koleżanki! Hej, patrzcie! Też możecie mieć szóstkę! Przesuń się! Interes się rozkręca. Siadajcie. Trzymaj. O tak! Dzięki! Zapłata. Hej! Wow! Proszę o należność. Dzięki! Za dużo drzew w tym lesie. O, która godzina? O, matko! Zobaczmy, wszyscy gotowi do lekcji? Chyba jednak nie. W porządku, zaczynajmy. Mam dla was cyrkle. Narysujcie takie okręgi jak na tablicy. Kumają? Niech każdy weźmie jeden i marsz do pracy. O, matko, że też musimy się uczyć na lekcjach. Weźcie po cyrklu i róbcie, co mówię. Hej, zaraz, zabrakło dla mnie? Co? Jak to? Nauczycielka zasnęła? Co mam teraz zrobić? Co za katastrofa? Jak z tego wybrnę? Jak narysować okrąg bez cyrkla? Z przyborów mam tylko tę linijkę. Nie rozumiem, jak to działa? Ten złom w ogóle nie działa. Nie narysuję nim okręgu. Co u licha? Jake ma cyrkiel, ale w ogóle sobie nie radzi. To frustrujące. Nie wiem, jak się tym posługiwać. O, co za męka. Wow, ona też nie potrafi. Hej, już wiem, co zrobię. Otworzę to i spróbuję. Udało się. No dobra, może wymyślę coś z linijką. Będę ją przesuwać. Oj, nie, to w ogóle nic nie dało. A może uda mi się bez linijki? To nie ma sensu. Dalej, linijko, pomóż mi. Ha, chyba wiem, co zrobię. Oznaczę linijkę co 2 cm na całej długości. Świetnie. A teraz zrobię otwory w zaznaczonych miejscach. Doskonale. Teraz wypróbuję ten sposób. Położę linijkę i włożę ołówek w środkowy otwór. A teraz obrocik. Przełożę rękę i dokończę rysować. Gotowe! Udało się! O, Rety, to naprawdę idealny okrąg. Zaraz. Teraz daje mi pani cyrkiel? To się sorka obudziła. Och, co za męczarnia! Nie znoszę się tego uczyć. Nie rozumiem niektórych równań. A, poddaję się. Po prostu jestem głupia. A, co to jest? Pluszek, dla ciebie. Pobawimy się? Wybacz, ale nie mogę. Uczę się i odrabiam pracę domową. Och, wolałabym iść już spać. Jestem wyczerpana. Ups, przysypiam. Muszę skupić się na lekcjach. Uff, co?
Co się dzieje? Gdzie jestem? To najgorsza klasówka w moim życiu! Zasnęłam przy książkach? Dostanę pałę z tego testu! Co? Dzień dobry! Ładny balon? Pobawisz się ze mną? Widzisz? Przywiązałam wstążkę, żeby mi nie uciekł! Hej! Może uda mi się to wykorzystać! Wezmę mazak i napiszę równania na balonie! Teraz spuszczę z niego powietrze! Świetnie! Na tę miniaturkę nakleję taśmę! Ostrożnie przytrzymam balon. Teraz odkleję taśmę. Na końcu przykleję ją do paznokcia. Pasuje jak ulał. Świetnie! Napiszę test z matmy, korzystając z równań. Nikt nie zauważy. Jestem taka sprytna. Sprawdzę, czy czasami nie ściąga. Ma ściągi? Dobra, przyjrzę się z bliska. Wezmę latarkę. Hej! Spójrz na mnie i otwórz szeroko buzię. W porządku. Świetnie. Cieszę się, że nie ściągasz. Uff, o mały włos. Jestem najlepsza. No i proszę. Drodzy uczniowie. Czy ten płótan nie jest świetny? Trzyma się cały dzień. Chodź, zróbmy sobie razem zdjęcie. W ogóle nie zwracają na mnie uwagi. Essie? Cheryl? Dość. Proszę się natychmiast rozsiąść. Nie, nie odchodź ode mnie. Będę za tobą tęsknić, Cheryl. Tak blisko, a zarazem tak daleko. Właśnie. Lekcje są na naukę. Psst, psst. Co? Czego chcesz? Możemy rozmawiać przez telefon. Dobrze. Genialny pomysł. Już wyjmuję. Stać. Myślicie, że urodziłam się wczoraj? Zabieram telefony. Ty też oddaj. Konfiskuję. Tak jest. Odbierzecie je po lekcji. Wracajcie do pracy. Będę mieć was na oku. Dobrze, spróbuję inaczej. Zwinę karteczkę. Cheryl, to dla ciebie. O nie, wylądowało za daleko. Nauczycielka zauważyła? Och, chyba czyta książkę. Uff, mamy szczęście. Dobrze, wypróbujmy coś innego. Mam plastikowy kubeczek. Odwrócę go i odetnę dęko. Teraz wezmę balon. Odetnę jego końcówkę. O tak. A teraz go rozciągnę i założę na kubeczek. Doskonale! Teraz mam gotową wyrzutnię liścików. Włożę do środka liścik, pociągnę za balon i puszczę. O! To liścik dla mnie? Ciekawe, kto napisał. Jak się masz? O! Wysłała mi wiadomość. To działa! Chyba dostałam od niej odpowiedź. Ciekawe, co napisała. Marsz do dyrektora. Ja też umiem robić wyrzutnię liścików. Próbuję dosięgnąć. To nie moja wina, że jestem taka niska. Byle dosięgnąć piórnika. Szlak, nie znoszę być mikrusem. Niczego nie mogę sięgnąć. Nie widzą, że tu się czyta? Dobrze, tam jest. Cześć, Essie. O, cześć, jak się masz? O, Rety, jesteś bardzo wysoki. Jak pogoda tam na górze? Cóż, bardzo cię lubię. Mogę cię pocałować? Hej, możesz iść szybciej? Dalej, jestem tu na dole. Przyda mi się megafon. Musisz się pochylić, żeby mnie pocałować. Może zagram serenadę na ukulele? W ogóle nie działa. Zaraz, zaraz. To są kredki. Na pewno mi się uda. Potrzebuję też klepka. Wyciągnę paski. Teraz wezmę pistolet na klej i nałożę kropelkę. Teraz przykleję kredkę do kleju i powtórzę. Dobrze, podeszwy gotowe. Dodam jedną kredkę na wierzchu i zawinę nowy pasek, robiąc pętlę. Tada! Niesamowite sandały na platformie. Włożę je i sprawdzę, czy działają. Tak! Jest coraz bliżej pocałunku, na który czekam. Zaraz. O, to chyba jakiś żart. To nie trwało tak długo. Hej, wstawaj. Nieważne. Zapomnijmy o wszystkim. Co? Nie śpię. No tak, całowanie. Zaczynamy. Dobrze. Chyba jednak wciąż chcecie pocałować. Dalej, musimy wpisać się na listę. Hej, czekaj. Ja chcę być pierwsza na liście. To moje miejsce. To moje miejsce. Wynoś się stąd. Nieważne. I tak nikt na ciebie nie zagłosuje. Nana! O, nominacje na królową balu! Chodźmy się zapisać. Dobrze, niech będzie. A jeśli jedna z nas wygra konkurs na królową balu? Dobrze, wyjmę długopis. Proszę bardzo, wpisuję się. Co jest? Szlak, długopis nie pisze. O, zaraz, już wiem. Mam przy sobie banana. Chwilę, nie o to mi chodziło. Sprawdzę jeszcze raz. No proszę, tym razem się udało. Tak, zaraz. Z pewnością nie o to mi chodziło. Wow, bez urazy, ale długo ci to zajmuje.
Nie, już wiem. Ja też wczoraj obejrzałam ten odcinek. Co to było? No dobra, wezmę i wyrzucę wszystko na podłogę. Zaraz, kolejny karton po soku? Hej! Przyszedł mi do głowy świetny pomysł. Dobra, wezmę pusty karton po soku i go przetnę. Teraz usunę wierzch i nożyczkami przetnę róg. Tniemy aż do przeciwległego końca pudełka. To samo zrobię z pozostałymi rogami i otworzę. Nie chcę, żeby było widać, że to karton od soku. Okleję to różowym papierem. Odwrócę i użyję kleju w sztywcie. Muszę pokryć całą powierzchnię klejem. Teraz dodam pasek pomarańczowego papieru. Pora na zaufany gorący klej. Zwykły sztyft się nie sprawdzi. Dodam następny, ale przekręcony. O tak, dodam jeszcze więcej kleju, ale tym razem na końcach. Nie trzeba dużo, wystarczy tyle, żeby przykleić gumki. A potem przykleję paski magnetyczne. Tada! Zrobiłam pojemnik na przybory szkolne. W gumki można włożyć markery i tak dalej. Tu umieszczę karteczki samoprzylepne. Magnesy przytrzymają spinacze. Jak wszystko będzie na miejscu, po prostu zamknę pojemnik. Najpierw wewnętrzne pudełko, a potem zewnętrzne. A teraz przykryję wiekiem, które wcześniej odcięłam. Hej, spójrz, co zrobiłam! He? Co to? Otworzyć? Dobrze. Wow, świetne! Widzisz, teraz nigdy nie zabraknie ci długopisów. Pora wpisać się na wybory królowej balu. Proszę. O, teraz jest w centrum uwagi. Ale czad! To najfajniejszy pojemnik, jaki w życiu widziałem. Okej, lepiej zabiorę się za to zadanie. He? Czemu nie piszę? Skończył się tusz. Świetnie. No nic. Hej, Sofia. Wszystko okej, Luna? Długopis mi się wypisał. Masz pożyczyć drugi? Jasne. Powinnam mieć zapasowy. Gdzieś tu musi być. Och, to nie on. Chwileczkę. Dziwne. Ale bałagan. Muszę to w końcu ogarnąć. Zaraz. Mam pomysł. Już wiem, jak uporządkować te wszystkie rzeczy. Najpierw naciągnę tę gumkę na segregator. Będę ich potrzebować nieco więcej. Teraz mogę powkładać tu różne przebory. No i jest jeszcze miejsce w środku. Wszystko mam teraz pod ręką. Fajne, co? Trzymaj, twój długopis. He? Co? Ach tak, dzięki. Świetnie wyszło. O czym to jaśniłam? Ale ten sprawdzian nudny. Mi tam się podoba. Ale z ciebie kujonka. Muszę znaleźć sobie jakąś rozrywkę. Hej, zachowuj się. Świetne pytanie. Och, nie usiedzę tu. O, już wiem. Hej. Co znowu? Patrz na to. Pocieram długopis o rękaw, robię mały młynek i... Przyznaj, że to niezły trik. Wow, to jakieś czary. Teraz ja. Chyba coś poszło nie tak. Prawdziwy magik nie zdradza swoich sztuczek. Chyba za lekko potarłam. Może teraz? To na nic. Już wiem. Wystarczy wykonać dobre obliczenia. A, zapomniałam o grawitacji. Obrót ziemi oznacza... Mam! Spróbujmy teraz. To żadna magia. Co ty nie powiesz? O-o, proszę o ciszę. Przepraszamy. Wpadłaś. Ups. A ty na co czekasz, Sofia? Już piszę, już piszę. Ostatnie ostrzeżenie. Co ja zrobiłam z długopisem? Chyba będzie niedostateczny. Nareszcie w domu. Co za dzień? Paskudna pogoda. Lepiej schowam parasol. Wow! Co się stało? Dobrze, że mam latarkę. Sprawdzę, o co chodzi. O-o. Niedobrze. To nie może się więcej powtórzyć. Ale co zrobić? A gdyby tak? I to jest myśl. Będzie nam potrzebna pusta butelka plastikowa. Zaczynamy. Musimy odciąć górę i dół butelki. I to samo zrobić z drugą butelką. Teraz włóżcie jedną w drugą.
a w środek jeszcze mniejszą butelkę. W sam raz na deszczowe dni. O, cześć, Sofia! Hej, byłaś na dworze? Widziałaś, jak leje? Nie, stój! He? Czemu? Użyj tego! Nałóż butelki na złożony parasol. Koniec z pochlapaną podłogą. Cała woda zbierze się na dnie butelki. Proszę! Wow! Świetny pomysł! Uważaj! O, przepraszam! Ach, wracam po latarkę. Wiadomo, że w szkole bywa trudno, nawet bez nauczycieli. Nie zapomnijcie przesłać tego filmiku znajomym i subskrybujcie nasz kanał, żeby być na bieżąco.